Nehemias, starożytny przywódca, był człowiekiem, który osiągnął coś, co dla jego współczesnych wydawało się nie do osiągnięcia. I w życiu kierował się zasadami, które studiujemy i badamy i omawiamy. I mimo iż te zasady były stosowane około 2,5 tysiąca lat temu, to są one także aktualne współcześnie. I dzisiejsza zasada, którą omówimy teraz, mówi o tym, że prawdziwy przywódca dostrzega możliwości tam, gdzie inni widzą problemy. Nehemiasz widział te same rozwalone mury miasta, co inni. Widział te same uwarunkowania polityczne, co inni. Widział tych samych wrogów, co inni. Jednak podczas gdy innych to demotywowało do wszelkiego działania, to właśnie te rzeczy motywowały Nehemiasza do odbudowy murów Jerozolimy. Motywowały do dobrania odpowiedniej strategii, o czym powiemy sobie w kolejnych odcinkach, i dzięki niej odbudował mury miasta i przywrócił względne bezpieczeństwo w zaledwie 52 dni. Zatem Nehemiasz widział możliwości tam, gdzie inni dostrzegali same przeszkody i problemy. Jest pewna kluczowa rzecz, która odróżnia prawdziwego przywódcę i wizjonera od innych ludzi, podczas gdy przeciętny człowiek poddaje się często nastrojowi, który jest w danej grupie albo w danym społeczeństwie, na przykład gdy wszyscy są zdołowani i on czy ona jest też zdołowana, to prawdziwy wizjoner i prawdziwy przywódca dostrzega możliwości. I takim człowiekiem, takim przywódcą między innymi był John Rockefeller, który inwestował w czasie kryzysu, dostrzegał, że kryzys jest momentem, w którym należy inwestować. Widział możliwości tam, gdzie inni dostrzegali problemy. I przez to stał się też jednym z najbogatszych ludzi w nowożytnej historii. Innym przykładem takiego dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzą problemy, jest potyczka między Lexusem a Mercedesem. Na przełomie lat 80. i 90. Toyota wyprodukowała nowy, luksusowy model auta, który nazwała Lexusem. Wypuściła nową markę samochodów Lexus. I teraz reklamowane to było w ten sposób, że jest to ten sam luksus, który oferuje Mercedes, ale za niższą cenę. I to sprawiło, że sprzedaż luksusowych modeli Mercedesa zaczęły spadać i ta firma Mercedes stanęła w obliczu kryzysu. Zdawało się, że są dwa możliwe rozwiązania w tej całej sytuacji. Po pierwsze, można było pozostawić cenę bez zmian, licząc, że ta chwilowa fascynacja nowym modelem Lexusa minie i że klienci wrócą z powrotem do Mercedesa. Albo można było obniżyć cenę, w ten sposób pokazując, że wykorzystywało się albo oskubywało się klientów z pieniędzy, podczas gdy wartość Mercedesa nie była właśnie taka, jak wcześniej uważano. No i Mercedes stanął przed problemem. Ciekawy jestem, jak ty rozwiązałbyś ten problem i jak zachowałbyś się w tej całej sytuacji. Menadżerowie Mercedesa stanęli na wysokości zadania i w tym problemie zauważyli możliwość. Co oni zrobili? Podnieśli cenę i poprzez akcję promocyjną pokazali, że ich luksusowe modele są o klasę wyżej od Lexusa. Jeżeli chcesz naprawdę jeździć klasą luksusową, to wybierzesz Mercedesa, a nie Lexusa. To zdało egzamin i teraz w świadomości ludzi luksusowe modele Mercedesa stoją wyżej niż Lexusa. Dlatego zapamiętaj tą zasadę, którą
widział, którą stosował też Nehemiasz 2,5 tysiąca lat temu, ale także stosują obecnie różne firmy i prawdziwi przywódcy. Otóż prawdziwy przywódca dostrzega możliwości tam, gdzie inni widzą same problemy i przeszkody. Do zobaczenia wkrótce. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania naszego kanału.